Witam serdecznie, drogie byki, na czytaniu od 24 do 30 czerwca 2019 roku. Zobaczymy, co też przyniosę Wam energię tego tygodnia. I lecimy. Życie zawodowe. Pomaga lub zaszkodzi. Single, pary, związki. I zdrówko i uwarunkowania. Bardzo fajne czytanie. I teraz robimy odpowiedź tak lub nie. Jak zwykle na ten tydzień. Już karty są przetasowane. Zadacie sobie później pytanko. I co mówią nam wróżki? Co mówią nam wróżki? Jak zwykle. Dlaczego namawiają? Dobrze, moje drogie byczki. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, mamy królową buław, królową mieczy, kapłankę i coś, co pomaga lub szkodzi. Zobaczmy od razu, co pomaga, co szkodzi. Rydwan. No, bardzo dużo arkan, czyli nie macie czasu do straty, czyli musicie działać. Nie możecie w tym tygodniu być opieszali. Ale, moi drodzy, ponieważ chciałam zobaczyć ogólnie energię tygodnia dla Was, zobaczę tak szybciutko z trzech kart, co mówią nam karty. Jaka energia dla Was? Dziewiątka pentakli, czyli jakieś pieniążki. Coś, czego nie było, jest potrzebne. Trzeba to nam dać. Dwójka mieczy lub wybór, na co to wydać, na co przeznaczyć. I sąd. Jeżeli chodzi o przesłanie, to macie bardzo dużo arkan dużych na ten tydzień. Czyli sporo rzeczy powinno się wydarzyć. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o przesłanie tygodniowe, dziewiątka pentakli, dwójka mieczy i sąd, mówi o tym, że prawdopodobnie trzeba będzie wydać na sprawy urzędowe. Być może na zakup nieruchomości, być może już czas na to, że trzeba coś zmienić. Sprzedaż domu, czy sprzedaż domu, samochodu, no wszelakie sprzedaże, wszelakie kupna mają się w tym tygodniu bardzo dobrze, więc jeżeli rozważaliście i czekaliście na dogodny moment, to jest to dobry czas na to, jak najbardziej w tym tygodniu. Ja przepraszam, jestem taka troszeczkę lelką po lelką, wolniutko mówię, ale mam pozrywane całe tutaj przyczepy w stopie i troszeczkę boli i dlatego tak wolniusio mówię, co nie jest do mnie w ogóle podobne. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, mamy w tym tygodniu ruch, działanie zgodne z prawem. Nie użyjcie swojej intuicji. Macie zielone światło we wszystkim. Jeżeli szukacie pracy, to takową pracę znajdziecie. Będziecie mieli przynajmniej dwa wybory, dwie prace do wyboru, dwa projekty, dwóch kontrahentów. No, ogólnie w pracy czy w działalności czas na działanie, czyli już na ruch będzie spiąć, trzeba będzie spiąć swoją energię i ruszyć śmiało do przodu. Nie stoi nic, jeżeli chodzi o pracę, nie stoi nic na przeszkodzie, więc i mało tego, karty podpowiadają, tutaj Rydwan podpowiada, że nie ma czasu już na działanie tak naprawdę, już tak wiecie o tym, że nie ma czasu i że trzeba ruszyć, bo ta dobra passa może minąć ten dobry czas, który sobie tam, to co sobie odkładaliście, jest to ostatni dzwonek tak naprawdę na to, żeby to załatwić. Pokonacie konkurencję, nic się złego nie dzieje. Może ktoś mieć rozmowę z szefową, z szefem, ogólnie z przełożonym, ale będzie to rozmowa bardzo konstruktywna, która będzie prowadziła do dobrych rozwiązań. Tak naprawdę na koniec tygodnia jesteście zadowoleni. Przepraszam, część z Was widzę, że zaczyna urlop od 30 czerwca, więc no życzę wszystkiego najlepszego i fajnego odpoczynku.
Nic nie stoi tutaj na przeszkodzie, bardzo fajne karty. Wypoczynek tutaj może nie, jeszcze nie widzę, jak on będzie się, jak on będzie, nie rzutują karty na to, jak on będzie, jak on przejdzie Wam, czy w jakiej atmosferze, czy będzie fajnie, czy nie fajnie, czy, ale ogólnie już tak po części, co niektórzy widzę, że główkami od końca tygodnia, czyli gdzieś tam od piątku, będziecie już patrzyli tylko na to, że ja już jadę, już mnie nie ma, pracę zostawiam. Czyli tyle o pracy, moi drodzy. Jeżeli chodzi o singla, o pary i o związki, świętowanie. Świętowanie, czyli dla tych, którzy, moi drodzy, są w związkach, znaczy nie w związkach, przepraszam, w parach. Już tak będę mówiła, w parach, bo tutaj co niektórzy mi krzyczą, że jak to singiel, a ma kogoś tam przy sobie i coś tam zostawia. No, dla mnie singlem jest osoba, która dopóki nie jest obrączkowana, to jest tak naprawdę singiel, bo w życiu zdarzają się przeróżne sytuacje, więc jak to się mówi, wolna Amerykanka do dnia ślubu, tak, do założenia, do świętowania, do przyrzeczenia przed Panem Bogiem, więc to jest, do tego momentu jest to wolna Amerykanka. Dobrze, moje drogie byki, mamy tak, jeżeli chodzi tutaj o te singielki nasze, bo uciekło mi, to będzie tak, nie tak, pary, wiele par właśnie też tutaj, jak widzę, jest powiedzenie sporo sakramentalnego, tak. U byczków będzie radość, będzie zadowolenie, goście będą przeszczęśliwi. O tak bym powiedziała, bardzo dobrze Was odbiorą, wesele będzie udane. Jeżeli chodzi o single, no to single mają, są przygotowane, otwarte na to, żeby sobie powalczyć, pochodzić, podziałać, poszukać, powbijać się ogólnie w energii miłości. Tak będą też czyniły przez cały tydzień, będą próbowały, sporo tutaj jest takiego przepływu między takiego medialnego, czyli no stawiałabym na internet, telefon, tak, SMS-y, no wszelaka droga elektroniczna. I na koniec, moi drodzy, postanowicie troszeczkę zwolnić z tego względu, że jest ktoś, do kogo będziecie chciały wrócić i intuicja Wam podpowiada, że to jest właśnie ta osoba. To właśnie jest ta osoba, że mimo, że nie była ona najlepszą, może najlepszą partią dla Was, ale jest to jednak ta osoba, ta jedna, jedyna, ten jeden, jedyny. I jednak mimo, że cały tydzień poświęcicie na hulaj dusza, piekła nie ma, to okazuje się, że na koniec tygodnia nudzą Was te ekscesy i sięgacie pamięcią do osoby, która jest dla Was była. Może tak była, no, skoro myślicie, to raczej jest do tej pory jeszcze nie odcięta i jest osobą najważniejszą. Jeżeli chodzi o związki, moi drodzy, to jest świętowanie, wyjeżdżamy, na coś zasieliśmy, ruszamy do przodu, ruszamy sobie w drogę, już mamy dosyć tego oczekiwania na to, że wyruszamy, chcemy sobie odpocząć, no tutaj pokazuje się sporo wyjazdów, tak, no jest to sezon wakacyjny, więc żadne eureka, ale też pokazuje mi się, że w części związków kupiliśmy coś, zainwestowaliśmy w coś, zrobiliśmy dobre podłoże i teraz żebyśmy się tylko nie zniechęcali, drogie pary, drogie byczki w parach, nie zniechęcajcie się, nie słuchajcie podszeptu innych, tylko kierujcie się własną intuicją, porozmawiajcie z partnerem, bo to, co stworzycie, to, co kupiliście, to, co zdziałaliście, to, co zrobiliście razem, przyniesie Wam olbrzymie profity w przyszłości, więc tak naprawdę jest to bardzo dobry tydzień też dla Was, bo jest duże podłoże, duża implikacja materialna, jest sąd, jest tutaj słoneczko i słoneczko mówi o tym, to jest druga karta po gwieździe, która mówi, że implikacje tygodnia, nawet jakby nie były zbyt korzystne, to ogólnie kończy się to bardzo dobrze, tylko oby się nie znudzić i w połowie drogi, słuchajcie, w związkach nie zawróćcie, nie rezygnujcie. Dobrze, jeżeli chodzi o zdrówko, no to są dobre diagnozy, ktoś był chory, zdrowieje, tak, nie ma nic złego, nie widzę tutaj osób jako takich bardzo, bardzo mocno chorych. Natomiast widzę, że uwaga na uzależnienia, no wszelakiego rodzaju, bo mogą, to znaczy powiem tak, jeżeli macie uzależnienia, każdy jakieś ma, ja też mam, od kart,
na przykład. Ale do czego zmierzam? Że jeżeli macie te uzależnienia, to w tym tygodniu te uzależnienia mogą ujrzeć światło dzienne, a niekoniecznie chcecie, żeby takowe były widzialne. Więc dla wszystkich byków, które gdzieś tam z czymś się zmagają albo chcą coś ukryć, to może wyjść to na światło dzienne i tutaj jest dlatego taka uwaga. Dobrze, moi drodzy, i teraz bierzemy sobie wróżki. Co nam mówią wróżeczki? Podróż. Podróż, czyli tak jakby rezonowało, że sporo z Was będzie wyjeżdżało, ale to niekoniecznie. Nadchodząca podróż odmieni Twoje życie na lepsze. No i tak trzymać tego Państwu życzę jak najbardziej, żeby się obróciło tylko. Całe wróżby, wszystkie wróżby idą w najlepsze. Dobrze, moi drodzy, tak lub nie, zastanówcie się. Czuję karciochę dobrą, no ale zobaczymy. Już. Eremita. Tak, odpowiedź brzmi tak. Tylko musicie w eremicie, musicie skorzystać z zasobów, musicie skorzystać z, tak, jak najbardziej. To jest pozytywna odpowiedź. Tylko musicie użyć swojej inteligencji, swojego doświadczenia życiowego, jak najbardziej tak. No cóż, moje byczki, pozdrawiam serdecznie. Tydzień jako tydzień. Aha, jeszcze przepraszam, jeszcze poczekaj, poczytamy, zobaczymy kolektywnie. I teraz tak, jak polecimy zgodnie ze wskazówką zegara, czyli mamy tak, odrzucamy kogoś toksycznego, w związku, w pracy, ogólnie ze swojego otoczenia, słoneczko nam przyświeca, oczyszczamy się, czyli idziemy w drogę, zasialiśmy coś, co dla niektórych, otwieramy firmy, firmy dają nam zadowolenie, jesteśmy bardzo płodni, ogniści, idziemy zgodnie z prawem, intuicja działa perfekt, zasialiśmy ziarenko, które pozwoli nam iść do przodu i to przejść do przodu, zebrać wszystkie swoje energie. Przepiękna, słuchajcie, energia tygodnia, moi drodzy, czytając zgodnie ze wskazówkami zegara, energia jest bardzo, bardzo pozytywna. No cóż, pozdrawiam, drogie byczki, i zapraszam na czytanie, na kolejne czytanie oraz na horoskop miesięczny na lipiec. Pozdrawiam, do usłyszenia.